Tytuł kursu: Zasady sporządzania planów, analiz i sprawozdań. Moduł: Analiza statystyczna. Temat: Raport wspomagający podejmowanie decyzji ekonomicznych. Halo? Wiesz co? Szef powiedział, że mój raport nie jest dobrze przygotowany. Mam go poprawić. Tyle się napracowałem i co? No, ale co konkretnie masz poprawić? Zdenerwowałem się i mam mętlik w głowie. Już sam nie wiem, co powinienem poprawić. Może zerkniesz na niego? Dobrze, prześlij mi teraz ten dokument mailem, zerknę na niego. Wiesz co? Szef miał rację, ten raport musisz poprawić. A co konkretnie? Słuchaj, dobrze przygotowany raport z badania powinien być kompletny, dokładny, jasny i zwięzły. Kompletność odnosi się do kompletności tez. To znaczy, że ma dostarczać czytelnikowi wszystkich potrzebnych informacji. Musi być napisany zrozumiałym językiem. Informacje, które podajesz, muszą być sformułowane w sposób logiczny i ścisły. O, widzisz, tutaj pomyliłeś procenty z punktami procentowymi. To powoduje wątpliwości, czy podane przez ciebie dane są prawdziwe. Masz kilka błędów stylistycznych i gramatycznych. Sprawdź także, czy nie masz jakichś pomyłek w terminologii. Dziękuję, że zerknąłeś na niego. Chyba faktycznie szef miał rację. Powinieneś dane zamieścić w bardziej czytelnej formie, to znaczy w tabelach, które ułatwią analizowanie danych. Dane możesz zaprezentować również graficznie, wykorzystując wykresy różnego rodzaju. Zasady tworzenia raportów z badań, podobnie jak zasady ich prowadzenia i zasady odpowiedzialności badacza wobec osób badanych, sprecyzowane zostały w kodeksie postępowania w dziedzinie badań rynkowych i społecznych. Jest on opracowany przez Europejskie Stowarzyszenie Badań Opinii i Rynku, ESOMAR. Okej, dzięki. Do zobaczenia. Dziękuję. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.